Bokser, rzut beretem, łowienie ryb czy bieg ze skrzynkami. To niektóre z konkurencji 5. edycji turnieju wsi gmin Jutrosin. 19 sołec, 10 drużyn. Chwała wam za to, że wam się chce. Gratuluję, dziękuję. Życzę sukcesu. Pan burmistrz oficjalnie otwarł dzisiejszy 5. drużynowy turniej. Jest pierwszy widzenie. Drużyny obydwie wystartowały. Czteranowo również, gorące brawa dla nich. W tym roku wystartowało w turnieju 10 drużyn z miejscowości z gminy Jutrosin. Walczą o puchary burmistrza miasta i gminy Jutrosin. Jest to już 5. turniej. Cieszymy się, że tak dużo drużyn w tym roku wystartowało. Różnie to bywało. Mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Między innymi mamy takie konkurencje jak wyścig na skrzynkach, marsz z niewidomym, to takie ciekawe, w tym roku nowe. Takie mamy również, które już były w poprzednich latach, jak wyścig na skrzynkach właśnie, czy bieg z wodą, też już był kilka razy. Rzut beretem jest też w tym roku po raz pierwszy. Polega na tym, żeby jak najdalej rzucić beretem filcowym, tradycyjnym, takim jak noszą panie na głowie. Jaka jest technika, żeby to wygrać, tą pierwszą konkurencję, bo to już któryś... Widzi koncentracja. Udało się wam? Przypuszczamy, że tak. A jak przygotowanie na resztę konkurencji? Boicie się, a może w ogóle boicie się jakichś tutaj z drużyn? Ktoś jest takim waszym nemezis tutaj? Chyba w tej chwili nie, po kilku konkurencjach możemy... Traktujemy to jako zabawę. Zabawę, dokładnie. Jako zabawę i nie szukamy rywalizacji, tylko no dobrze się chcemy bawić i tyle.